dzisiejszym odcinku robimy top model, ale ten top model będzie związany z maskami opoki. Wszystko polega na tym, że widzowie muszą wybrać maskę, która będzie w pierwszym etapie pasowała do kilofa i do plecaka, w następnym do tańca, graffiti, no i tak dalej. A więc widzowie, dzisiejszy top model jest to top model w maskach. Także wszystko polega na tym, że właśnie widzowie muszą mieć ubrane maski i do tej maski muszą mieć dobrany zbierak oraz plecak. No i później taniec, emotka i tak dalej. A jak chcecie walentynkowy top model, zostawcie łapeczkę w górę. Oczywiście subskrybujcie ten kanał i wpisujcie kod w sklepie Evela. Także mamy tutaj pierwszą osobę i jest to taki skin z taką maską, jaki tu mamy plecak, czarne serce, gitara. Zapraszam. Tutaj tak szczerze ta maska mnie przeraża, ale zobaczmy, czy pasuje tutaj plecaczek. Plecak z kilofem, tylko ta maska. Rafał, potrzebuje twojego głosu. Jesteś na tak czy na nie? Ja bym dał. Ja bym... Tak. Następny skin. Maska taka kota. O, to jest mega pasujące. Plecak, no i zbierak. Zapraszam. Tutaj już był jeden z gitarą. Z plecakiem. Ktoś musi odpaść, także to chyba będzie pierwsza osoba. Przytul go na koniec. O, ty trolu. Następna osoba. Czerwona maska. Mamy tutaj koronę. No, jestem ciekawy. Dobra, byku, ty chłopie, ty się na top model nie nadajesz, ty chyba musisz odpaść, ale dobra, no idź. Ale no tak, no, 65 minut i chłop gra w top model, no ja nie wiem. Rafał, ty będziesz wszystkich tutaj, widzę, przepuszczał. Tutaj mamy jakiś taki, nie kilo, jak to się nazywa? Maska jakiegoś, nie wiem, ja mówię, jednorożca. Plecak z pieskiem, no tak szedł ten plecak tutaj, chociaż to polowanie, dobre, ej, to jest dobre, to jest 200 IQ. Przechodzi dalej. Okej, następna osoba i wcześniej mieliśmy już bardzo podobnego skina, więc no, ciebie musimy wyeliminować. Ooo, tutaj kilo. Plecak taki, a maskę, jeszcze maskę tutaj muszę zobaczyć. No, tutaj niestety, ale moim zdaniem nie pasuje to do siebie. Ale Ewela, trzymaj tutaj Skara, proszę bardzo. Możesz ich sama eliminować. To mi się bardzo podoba, bo tu jest fajny płaszcz z tyłu i to jest killowy z sezonu 6, chapteru 1. Zapraszam. Moim zdaniem to jest na razie najładniejszy skin, jaki widzieliśmy. O, tutaj jakaś świąteczna. Niestety, ale no nie podobało mi się. Następna osoba, znowu ta sama maska. Ja jestem ciekaw, dlaczego tylko tą maskę wybierają. Pamiętajcie, że ta maska nie musi wam pasować do waszego stroju, tylko do zbieraka oraz do plecaka. A to mi się podoba, zapraszam. O, tutaj taki czarny kot, czarny kilof, czarny strój, czarny plecak i taka fajna kolorowa maska, podoba mi się. Następna osoba, mamy tutaj psa na plecach. No fajny, fajnie, fajnie to pasuje. Ej, to jest fajne, to jest drugi chyba najładniejszy skin. No, to mi się bardzo podoba. Znowu mamy tą całą maskę, ale tu ma... O, to mega fajnie pasuje, dobra. Czuję, że finał będzie gorący. Znowu mamy takiego skina, który moim zdaniem super ręcko jest dopasowany i bardzo mi się też podoba. Czy ten skin jest fajny? Wydaje mi się, że nie. Chory żelek. Tutaj mamy ta maska, tak szczerze mi się tak średnio podoba. Cały tutaj czarny. Dobra, za dużo osób przechodzi, co? Tutaj mamy sówkę z takim czymś z tyłu. Pokaż zbierak. No dobra, zbieraki cię uratowały. To jest ten skin, który widziałam wcześniej i mówiłam, że jest fajny, ten zielony właśnie. Tutaj jakieś takie różowe, różowe. Tutaj kolorystycznie ktoś dobierał, ale ten smurf na plecach to mnie trochę przeraża, ale dobra, proszę bardzo, dalej. Ta maska też mi się nie podoba, ale czy ona pasuje do plecaka? Do plecaka tak, do tego też, okej. Okay. Jaszczurka na twarzy i jaszczurka na plecach i tutaj do tego jeszcze taki prymitywny kilof. Superanckie. Na plecach mamy coś takiego, kilof mamy od niej, okej. Okay. Mi się ta maska ogólnie bardzo podoba. No to moim zdaniem na tak. A zagłosuj ty, tak czy nie? No ja jestem za tym, no tak. Czy to jest fajne? No też tutaj niby wszystko pasuje. Takich skinów mamy dużo, później wybierzemy jeden z nich. Pierwszy raz królik, maska królik, więc no jakbyśmy nie przepuścili w ogóle tutaj, też ten plecak jest fajny, też taki za niedługo walentynki, walentynkowy, podoba mi się. Taka maska, straszna maska z takim czymś, super. Tutaj tak szczerze, mi się ta maska nie podoba. No, no, ta maska psuje. Pierwszy raz taka maska, diabelska, czarny kolor. Fajne. Widzę, że tutaj na końcu zostały takie najbardziej ciekawe skiny. Też pierwsza jest taka maska, ale ten kilof i ten plecak, no tak szczerze to ja bym tak... Mimo tego, że ta maska pierwszy raz była, to mi się nie za bardzo podobało. To też mi się nie podoba, sorry. Taki, nie wiem, czy nie był dokładnie taki sam. Co mówię, że ci się bardzo podoba? Proszę maskę tutaj pokazać. Dobra, przepuszczamy dalej, ale nie wiem, czy ten się skin właśnie nie powtarza. O, tu mamy taki plecak w połączeniu z tą maską, fajne, ale te zbieraki... Zbieraki trochę psują. Mamy naszego jelonka. W kilo fajnie pasuje, ale ten piernik na plecach... No co ma piernik do jelenia? Sowa z... ze słabym plecakiem. A ten się już podoba. Mi się w ogóle ta maska właśnie z tymi rogami podoba. Tutaj fajny czarny kilof, fajny czarny płaszcz. Zapraszamy dalej. Kolejna maska, czarna maska z czarną deską, kolejny czarny skin.
czyli kolejna śmierć. O, zobaczmy. Tutaj ta maska kolorystycznie pasuje. Widać, że ten plecak dobrał pod kolor tak maski, że ma identyczne kolory. Ten kilof trochę mi tak średnio pasuje. Ale dajmy mu szansę, dajmy mu szansę. Następna osoba, o ja cię kręcę, byku, no. Wydaje mi się, że tu jest wszystko i nic. Przepraszam. O, tutaj już mamy... Tu też ma maskę, no ma maskę, no ja bym go puścił. Kurczaki z puszką i to niby jest właśnie taki pieskowaty, no dobra. Serduszko wysłał, no ale... On miał maskę, maseczkę miał dokładnie. Tutaj mamy takiego skina, podoba mi się. O, teraz tutaj fiolet, to taki bardziej dziewczęcy. Jeden z nielicznych, bo zazwyczaj są czarne, także ja muszę przepuścić. Tu znowu ta maska, która mi się nie podoba. O, i tutaj maska, pierwszy raz taka maska. Plecak, kolorystycznie. Tylko te kilofy tak... Może ciężko jest dobrać kilof o takim kolorze. Dobra, Rafał obronił. No fajne macie skiny, fajne, ale no, sorki. Na końcu bałwanka, no pójdźmy go, co? No dobra, dobra. 12 seconds. Later. Runda numer 2. No to kolorystycznie pasuje. Oczywiście runda numer 2 to taniec. Zapraszamy. Tutaj też kolorystycznie pasuje, także druga osoba jest w następnej rundzie. Jestem ciekaw tego, co tutaj. Aha, super. To był jeden z moich faworytów. Ej, to też pasuje, co? Mhm, super pasuje. To mi się z taką starą chatą kojarzy właśnie. I te szerogie nosy pranckie. Tu, że jest taki... No, nie, wcześniejsze bardziej mi się podobały. Tutaj też niestety, ale mi się to nie podoba. Koci taki? No dobra. O, to jest fajne. Jestem ciekaw tego. Nie, nie, nie. To jest w ogóle, ja tego tańca tak nie lubię. To moim zdaniem. O, to jest świetne. Dalej. Herbatka? Chyba nie. Czy tobie to Ewela pasuje? Nie, a to był taki fajny skin. Bardzo fajny. Mimo tylko taki mroczny pasował. Ej, nawet kolorystycznie dobrał też, żeby była zielona konewka. Ale fajnie, wszystko zielone, super. O, co tutaj jemy? No nie. Taki już był, co? Także może, żeby się nie powtarzały. Następnie mamy coś takiego, że żaba taka... O, to jest lepsze. Kameleon to jest w ogóle, nie? Jeśli nie żaba. Nie wiem, czy się pomyliłam, bo niechcący dał inny taniec. Tak, to przepraszam. O, to jest świetne, stanie na kiju. Zagraj na gitarze. O! Że pies, nie? Ja bardziej bym tu jakiś... No dobra, widzę, że Rafałowi się spodobało, no to go przepuśćmy. Ja nie mogę, no to jest świetne, to jest świetne. Ej, wypadło ci jajko, byku. A, uwaga. No wy znowu. Zostawcie łapkę, to już mu nie wypadnie. Widzieliście? Tutaj mi do tego skina taki... Nie za... On był kolorowy i taki mroczny mi nie pasował. Co to jest? Nie, nie. Puśćmy go. Mi się wydaje, że on wygra dzisiaj. Puśćmy go. Nie. O! Musisz go puścić, Rafa. No dobra. O, tutaj mam duże oczekiwania. Ale fajne, co? No, świetna maska. Tak, zapraszamy. 20 minutes later. Runda numer 3 jest to 1 na 1, także zapraszamy pojedyncze osoby. Moim zdaniem tutaj ta osoba wygrywa bez gadania. Następna para i moim zdaniem przechodzą tutaj dwa skiny. Mi się dużo bardziej tamten podoba, więc tego eliminujemy. O, tu mamy dwa bardzo podobne skiny, ale który jest lepszy, teraz pytanie. Dobra, ja oddaję głos na tego. Chyba się już kończy czas dla tego kolegi, co? I tutaj tak szczerze, chyba też zrobię tak jak Rafał, bo obydwa mi się bardzo podobają, także obydwa skiny przechodzą. Mamy teraz ostatnią czwórkę i wyeliminujemy sobie dwie osoby stąd. Ja eliminuję bałwana. Ja na pewno któregoś z tych z gitarami, tego różowego, zostawiamy. I teraz tak, plecaki mają takie same, gitary mają takie same, jedynie się maskami tutaj, ale bardziej mi chyba wydaje się, że ta, która mi się nie podoba, maska pasuje do tego. Tak szczerze, to jest chyba faworyt dzisiejszego mojego odcinka. Ja właśnie tak sobie to wyobrażam i tam w tle jakaś chata taka. Także tutaj ja daję 10 na 10. Kolejna osoba, kameleon. Tak, to jest świetnie. Krzak i właśnie jeszcze to. Super. Kolejne tu i tu kot i ryba. No też superanckie. Tutaj wilk atakuje sarnę, czy tam jelenia, czy cokolwiek to jest, więc dalej. Krzak, drzewo. I on jest też taki leśny, no też mi to pasuje. Mi się wydaje, że tamto graffiti wcześniej pasowało bardziej właśnie do tego jelenia i to chyba będzie pierwsza osoba, która odpadnie. Tutaj mamy
króliczka i taki króliczek i też na graffiti. No niby to pasuje, ale Rafał, pomóż tutaj. No ja bym dał do finału. Tutaj graffiti, opoki i ryba jako zwierzę. Chyba nie. Też moim zdaniem skin fajny, ale graffiti moim zdaniem tak średnio. Tutaj co robimy, Ewela? Ten wilk już tutaj był, ten skin fajny, tylko to graffiti. Ja bym jakiegoś, nie wiem, szatana dała, nie jakiegoś takiego psiura. Ale nie ma takich. Dobra, zostawmy. No i to jest tutaj specjalnie dla mnie chyba edycja. Wszystko na różowo, słodziutko, także zostawiamy. Mamy tutaj powtórki i przed chwilą musimy sobie powtórki wyeliminować. Ewela, wybierz, który skin jest lepszy. Ej, to będzie chyba najcięższa runda, ale chyba bardziej przemawia do mnie tutaj ten, co miał wszystko fajne i to jest mój faworyt. Czyli tego, że meczka eliminacja, tak? Nie chcę, ale no chyba trzeba. To jest ten mój różowy kontra ten króliczek. Mi się wydaje, że króliczek. Patrz, no tutaj jajeczko, wypada mu cały czas. No dobra. A więc wielki finał. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj 6 osób i musimy wyeliminować sobie 3 z tego. Ja nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odpadłby dla mnie ten kotek. Dla mnie też, także od razu eliminacja. Jako, że mamy 5 skinów, teraz wraz z Ewelą wybierzemy po jednym skinie, który nam się podoba, który przechodzi do finału. Także lecimy. Ewela, który ci się najbardziej podoba? Tak jak ja powiedziałam, ja tutaj mam kilka, które mi się bardzo podobają, ale ten mi się najbardziej. Ja teraz wybiorę, który mi się teraz najbardziej podoba i jest to właśnie kameleon, także zapraszamy. Też bym tak tutaj zagłosowała. Także teraz spośród tych 3 skinów eliminujemy 2 osoby. Także Ewela, wybierz sobie jednego do eliminacji. Królika. Wydaje mi się, że jest to według mnie ten skin. On powinien odpaść. Także ten skin przechodzi do finału. Trzecie miejsce. Nie wiem, czy ze mną zgodzić, ale bym dała dla tego skina. Tak, także tutaj mamy trzecie miejsce, więc eliminujemy. Zobaczmy, kto to jest. Anonimowy 290. I teraz moim zdaniem te obydwa skiny powinny wygrać, bo obydwa są kozackie. Zróbcie emotki i zróbcie graffiti. Przekonajcie nas jakoś, który będzie lepszy. A ty, na którego byś oddał głos? No, wydaje mi się, że dwójka jest bardzo dobra. Moim zdaniem też dwójka, ale bardziej chyba do mnie przemawia ten. A właśnie dla mnie bardziej przemawia ten. To może niech widzowie zdecydują w komentarzu, kto wygrał, a w dzisiejszym odcinku my na razie pozostawmy dwójkę. Napiszcie w komentarzu, który skin, kameleon i dlaczego i podliczymy sobie głosy po prostu w komentarzach.